Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie Nocy Muzeów w Muzeum Więzienia Pawiak. Jest to dla nas już 14. edycja Nocy Muzeów. W tym roku przygotowaliśmy program przede wszystkim inspirowany poezją Tadeusza Gajcego, ponieważ obchodzimy 100. rocznicę jego urodzin. Program zrealizowaliśmy dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Program wspólnie został zrealizowany przez kilka podmiotów i osób, za co serdecznie dziękujemy. Realizatorem jest przede wszystkim Fundacja ART z Stowarzyszeniem Rekonstruktorów, ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Pasjonaci Historii Warszawy 1939-1944. Pomagają nam w tym roku również uczniowie ze szkoły Waldemara Milewicza, to jest liceum imienia Waldemara Milewicza, i też po spektaklu, kiedy zaproszę Państwa do zwiedzania muzeum, można wyjść na dziedziniec wewnętrzny i zobaczyć kino plenerowe, usiąść pod namiotem i pooglądać filmy, które realizowaliśmy przez kilka ostatnich lat. Są to przede wszystkim wywiady z byłymi więźniami Pawiaka. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć kilka słów na temat historii tego miejsca. Pawiak to nie tylko czas II wojny światowej. Historia tego miejsca zaczyna się już w 1829 roku, ponieważ wtedy to podjęto decyzję o budowie Pawiaka. Dlaczego? Dlatego, że więzienie, które wówczas mieściło się w Starej Prochowni przy ulicy Mostowej, nie spełniało warunków sanitarnych, stąd pomysł na budowę nowoczesnego kompleksu więziennego. Więzienie było przeznaczone na początku tylko i wyłącznie dla więźniów kryminalnych, natomiast więźniów politycznych osadzano w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku i kiedy mury Cytadeli bardzo szybko wypełniły się więźniami politycznymi. Wtedy to podjęto decyzję, że Pawiak ma być więzieniem politycznym i ta sytuacja trwała do samego końca, czyli do wybuchu powstania warszawskiego. Jeśli chodzi o okres II wojny światowej, był to najtragiczniejszy czas w historii Pawiaka. Krótki, zaledwie 5-letni, ale bardzo dramatyczny. Przez mury Pawiaka w tym czasie przeszło około 100 tysięcy więźniów, blisko 37 tysięcy zginęło w czasie egzekucji, około 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych lub też innych miejsc odosobnienia. Na Pawiaku działała bardzo dobrze zorganizowana wewnętrzna siatka konspiracyjna. To miało bardzo duże znaczenie i dlatego, że wśród więźniów politycznych byli bardzo znani, znaczący ludzie, przedstawiciele polskich elit, bo Pawiak był bardzo ważnym punktem realizacji niemieckiej polityki eksterminacji polskich elit. Tutaj przede wszystkim odbywały się aresztowania i egzekucje w ramach tzw. akcji AB, akcji skierowanej przeciwko wyniszczeniu polskiej inteligencji. Pawiak funkcjonował, tak jak już wspominałam, do wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego ewakuacja odbyła się w końcu lipca 1944 roku. Więźniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwsza, najliczniejsza, 1800 osób, została skierowana dwoma transportami. Mężczyźni do Krosrosen, kobiety do Ravensbrück. Druga grupa to byli szczęśliwie ocaleni i w tej grupie były m.in. matki z niemowlętami urodzonymi na Pawiaku. Trzecia grupa, najtragiczniejsza, ci więźniowie zostali rozstrzelani. Ostatnie egzekucje odbyły się już w czasie trwania Powstania Warszawskiego 13 i 18 sierpnia 1944 roku. Taką ostatnią osobą rozstrzelaną była pani Halina Tulińska w 7 miesiącu ciąży. Cały kompleks więzienny został zaminowany i wysadzony w powietrze 21 sierpnia 1944 roku. Pawiak podzielił los Warszawy, jej mieszkańców. Chciałam jeszcze kilka słów powiedzieć na temat programu i na temat przede wszystkim Tadeusza Gajcego, dlaczego sięgamy po jego poezję. W ubiegłym roku był spektakl
poświęcony poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, rok starszego. Natomiast Tadeusz, chcieliśmy po prostu przypomnieć postać Tadeusza Gajcego, który jest trochę tak w cieniu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale jego wiersze są niezwykłe, bardzo ważne. Tadeusz Gajcy urodził się w lutym 1922 roku w rodzinie robotniczej. Uczęszczał do gimnazjum Ojców Marianów na Bielanach. Kiedy wybuchła II wojna światowa, bardzo chciał wstąpić do wojska, chciał walczyć w obronie stolicy. Niestety odmówiono mu, nie przyjęto go z tego względu, że był zbyt młody. Natomiast wiosną 1941 roku zdał maturę na tajnych kompletach i dostał się na Wydział Polonistyki Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Tam poznał wielu znakomitych przyjaciół, też znanych poetów, bo wśród nich był i Wacław Bojarski, i Zdzisław Stroiński. Zresztą Zdzisław Stroiński bardzo szybko go wciągnął do konspiracji. Działali w Konfederacji Narodu. I w grupie tych trzech poetów, czyli Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński i Wacław Bojarski, postanowili uczcić 400. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. To było 25 maja 1943 roku. Postanowili złożyć kwiaty pod pomnikiem Kopernika i niestety wpadli na patrol policji niemieckiej. Rozpętała się strzelanina, szarpanina i niestety Zdzisław Stroiński został aresztowany i znalazł się na Pawiaku. Później został rozstrzelany w publicznej egzekucji. Wacław Bojarski został śmiertelnie ranny i wkrótce zmarł. Natomiast Tadeusz Gajcy uniknął śmierci, uniknął aresztowania, ale wziął udział w Powstaniu Warszawskim. I już 16 dnia trwania powstania zginął. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spektakl historyczno-muzyczny pod tytułem Temu, który przyjdzie, czyli noc z dedykacją w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Gajcego. Zegarów. Zmęczone są. Żarówką przygaś powieki. Za długo patrzą na nas. Tramwajom pozwól odpocząć. Niechaj nie drepcą wciąż. Domom zabroń się wspinać w miastach obłych jak w dzbanach.
zmęczonym kołom pociągów kwietny spoczynek nakaż. Płuca motorów napełnij ciszą, wolną od gwiazd. Trupim wydechem spalin niechaj się więcej nie żali kominów wysoki pochód w nieodgadniony czas. Sprzętom naszym milczącym głos zamarły wyzwól. Piórom ześlij wytchnienie. Papier zostaw bez liter. Niechaj przemówią znad półek książki kurzem przybite. Krajobrazy zamknięte na płótnach niech zejdą w pokoje nasze. Za wszystkie rzeczy smutne, za wszystkie serca maszyn prosimy Cię, Panie. Trupy im ryje. Dosyć! Dosyć! Tempo! Los, los, los! Cel! Los! Szynelo! Los! Nas dalej młodość, choć z ognia, głodu powietrza. Kiedy ognista kropla spłynie z zachodu jak liście, niebo jak ścieżka ogrodu wróci nas z sercu i przyjmie. Ufałeś na niebo, jak na strunę miękko złożysz dłoń. Muzykę podasz ustom, utoczysz dotknięciem. Łukiem wiersza wysokie księżycowe tło wprowadzisz w bezmiar dolin. Modlitwę nocnych cieni rozwiesisz jak więcierz na słodkich oczach dziewan i szumach topoli. Ufałeś, trzepot ptaków rozsiejesz ziarnisty. Rozległą piersią ujmiesz horyzonty, w których świat pływa maleńki, jak z dzieciństwa okręcik. A tobie dni wczorajsze w oczach nie ostygły. Ufałeś. Księżyc sierpem zmrużone rzęsy kosił. Wśród krzyży zwijał światła purpurową nitkę. Żołnierze nieśli drżące, spokorniałe oczy na sfruwającą powietrzem białą nikę. Falował spokój w ciepłej darni, kiedy młodzi plecami wsparci o wieczność odchodzili w głębokie posłania. Więc nakryły ich obłoki podobne kulistym mleczom i wiatr, którym już ufał, składał pocałunki umarłym. Nie wiedziałeś, że dłoń
którą uczyłeś śpiewać, potrafi nienawidzić i pięścią grubieć pełną gniewu, unosić żagiew. Ufałeś! Nie ukoił twoich ust śpiew drzewa, ani oczu blask nie zajął pod kopułą hełmu, ani serca nie nasycił krzyk wbity na bagnet. Dzisiaj w piaskach cmentarzy pogasły echa strzałów. Faluje błękit niski jak wczoraj, łaskawy jak lustro. Każ trawie, by milczała. Jej krzyk cię zadławi, spowije watą wzruszeń i ciśnie w niepamięć. Nim ockniesz się, już serce zagubisz w obrazie i dłonie w przerażeniu milcząco załamiesz. Nazbyt duszno jest słowom na wargach, ciosanym z łun i żalu o wadze kamienia. Myślałaś, będzie prościej? A tu słowa, wdzięczne słowa, trzeba zamieniać, by godziły jak oszczep. Niebo czarną przewiąże się chmurą. Wstań bezszelestnie, jak czynią to dzieci, i konchę ucha tak przyłóż do murów. Zaledwie westchniesz, a już cię doleci z samego dołu pięter klawiaturą. W szumach i szmerach skłębionej zamieci minionych istnień bolesny głos chóru. Spod ruin i zgliszcz pniemy się nocą na dachy i sen. Tobie, Warszawo, w snach naszych śnisz, nucąc wrześniami żałobny nasz tren. Biegłam rankiem po chleb do piekarni, a już leżę z koszykiem tuż za rogiem, nieznana nikomu. Myśmy obie wyniosły na noszach. Jeszcze kocem okryły mu nogi, bo krzyczeli dokoła, że pożar. Ja na świstku pisałam, mój drogi. Bluszczem głosów spod ruin i zgliszcz. Pniemy się nocą na dachy i sen. Tobie, Warszawo, w snach naszych śnisz, nucąc wrześniami żałobny nasz tren. Słuchaj tych głosów żałosnych żarliwie, im brzask poranny uciszy je w niebie. I nowe miasto w napiętej cięciwie dni triumfalnych na nowo pogrzebie. Słuchaj tych głosów, bo po to szczęśliwie ocalon został w tragicznej potrzebie, byś chleb powszedni dzielił sprawiedliwiej i żył za tamtych i za siebie. Thank you.
Szanowni Państwo, wystąpili przed Państwem pani Maria Rajf, scenariusz i reżyseria, pani Justyna Fabisiak i pan Filip Oleksiak oraz pan Dariusz Konatowski, muzyka pani Patrycja Betlej. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do zwiedzania.